Dzień dobry, Maciek z tej strony. A tu kolejna fiesta do kolekcji. Tutaj mamy tym razem 2009 rok i silnik dość rzadko spotykany. No może nie tak bardzo rzadko, ale mniej ich było. 1.4, 98, 97 koni mechanicznych. Przede wszystkim, co wyróżnia tą fiestę na tle innych, no ten świetny kolor. Jak się nie mylę, to ten kolor później był w RS-ach stosowany naprawdę dla wielu osób, a zwłaszcza dla, może nie dla wszystkich, ale dla większości kobiet kolor jest wyznacznikiem głównie zakupu pojazdu. Jeżeli kolor wpadnie w oczy, auto się sprzedaje, reszta nie ma znaczenia. A tutaj kolor naprawdę mi się podoba. Nie jest jakiś infantylny, nie jest też taki jakiś, jak to się mówi, bardzo jaskrawy. Po prostu bardzo fajny, jasny, taki oceaniczny, lazurowy metalik. Bardzo fajna sprawa. No i przy okazji dodam Wam, że auto mierzyłem tutaj, jak sobie wysychało po myjni. Jest caluteńkie w oryginale, żaden element nie był malowany powtórnie. Dlatego też to auto prezentuje się bardzo fajnie. I przy okazji ma pakiet titanium. Czyli w pakiecie titanium mamy, takie jak tutaj widać, chromowane listewki na nadwoziu, przyciemniane szyby oraz, jak z przodu spojrzycie, auto ma też takie obramówki, atrapki też chromowane wokół przeciwdzielnych i soczewkowe reflektory. Przy okazji fajnego tutaj takiego nowoczesnego wyglądu dodają te świeże alusy 16 cali. Wzór naprawdę teraz stosowany na najnowszych autach, wyglądający bardzo dobrze. A co jeszcze o aucie? Auto wiadomo, też ma bardzo dobre wyposażenie. Klimatyzacja, automat. Oczywiście mówimy to o aucie miejskim i przy okazji też sterowanie połączeniami głosowymi. I mamy jeszcze czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, no ale o tym zawsze opowiadam wewnątrz pojazdu. Przy okazji też tak było dość sporo serwisowane i mamy na aucie świeżutkie oponki plus, mam nadzieję, że uda się to pokazać, nowiutkie tarcze, więc myślę, że przyszły klient będzie miał sporo radości z tego auta. Zobaczcie, auto nie ma żadnego rantu, oponka też jest świeża, autko ogólnie bardzo przyjemnie utrzymane. Spójrzcie sobie tutaj na wnętrze. Wnętrze też czyściutkie, to samo w bagażniku. No i co? Sam design tego pojazdu, gdy go zobaczyłem w sumie jak debiutował zaraz w Top Gearze, bardzo mi się spodobał. Praktycznie te auta się nie zestarzały. Mogliby je dalej produkować bez większych zmian. I ta sylwetka się broni. Jest zgrabna i przy okazji dynamiczna. Czy chciałbym coś jeszcze Wam dodać? Chyba nie. Jak na razie na mój gust same zalety. Myślę, że na pewno klient, który przyjedzie w pierwszej kolejności, jeżeli szuka takiego auta, zdecyduje się na nią. Wam książkę serwisową. Proszę, to są wszystkie wpisy z danego rocznika. Potem mamy kolejne. 127 jest chyba ostatni VASO. No potem też miał w serwisach niezależnych, ale jeszcze sprawdźmy dalej. Tak, 127 był ostatni. A nie, przepraszam, nie, to jest 87. Czyli tak, czyli rzeczywiście tu przyostatni był wpis przy 66, bo tu spojrzałem na numer rachunku 66 tutaj, a na następnej stronie, sekundkę, ciężko jest przełożyć, tak, jednak ostatni jest przy 87 w 15 roku. Dobra, to książkę mamy z głowy, książkę sobie odkładam, pokażę Wam, jak ten titanium wygląda w środku. Tutaj mamy lakierowane listewki boczne, regulacja lusterek, regulacja szyb. Boczek wygląda tak, tak samo fotel od kierowcy też jest ładny. Spójrzcie sobie tutaj na włącznik od świateł. Tutaj mamy również światła automaty i przeciwdzielne przód, tył. Dalej kierownica. Kierownica skórzana, ładnie się to prezentuje. Ogólnie środek jest ten taki morski, no bo te fiesty były w różnych środkach, w bardzo różnych kolorach. Tu mamy komputer pokładowy. W tym aucie możemy sobie zmieniać jego wskazania. Czekajcie, znajdę z tej strony. A, tutaj nam pokazuje spalanie 6,8, dobry wynik na autko w silniku 1,4. Teraz przejdźmy sobie do środka. Jest ten większy wyświetlacz, oczywiście menu jest po polsku. Możecie sobie na przykład przejść, nie wiem, na telefon, wybierz telefon. Mamy Bluetooth, więc też fajna sprawa. Jest oczywiście też lusterko z fotochromem.
to sobie spojrzycie. Nie wiem, czy nas łapie teraz ostrość, bo często ciężko jest w lusterkach łapać ostrość, ale jest fotochrom, więc samoczynnie się ściemnia. Czasami tego nawet nie ma w autach klasy wyższej. No i klima jest automat. Też bardzo fajna sprawa. Nie trzeba się zmęczyć ustawieniem temperatury, tylko temperatura, siła nabiegów dostosowuje się sama dla nas. Przyciszemy troszeczkę to radyjko, spójrzcie sobie na mieszek, niezużyte, tak samo jak gałeczka. Na środku mamy nawet, nie było zapalniczki, bo tylko jest taki zwykła zaślepka gniazdka. Jest wyjście na USB-ka i AUX-a. Ręczny fotel. No i dodatkowo mamy jeszcze tutaj podłokietnik Kamei. Ktoś sobie go domontował, ale przyznam, że bardzo fajna pozycja za kierownicą tutaj jest. Jak trzymacie łokieć tak, to idealnie pasuje do po prostu do kierownicy wysokości. Też jest ze schoweczkiem, więc ja go nie demontuję, zostawiam go, może ktoś się z niego ucieszy. No i mamy tutaj oczywiście sterowanie radiem przy kierownicy, no i taki fajny bajer, niespotykany w większości aut. Mamy sterowanie głosowe różnymi funkcjami w pojeździe. Włączmy to. Teraz słuchajcie, musimy po niemiecku powiedzieć Klimaanlage. Das Gerät bitte. Klimaanlage. Klimaanlage. Klima, automate, modus. Eine Funktion bitte. Klima, automat, mod. Automodus. No i widzicie, samoczynnie nam auto odpaliło klimatyzację i weszło na auto. No wystarczy troszeczkę języka niemieckiego i mamy już, że tak powiem, fajny sposób na obsługę samochodu. Cóż, myślę, że powiedziałem wam o aucie wszystko. Auto naprawdę zadbane, polecam. Możecie posubskrybować mój kanał na YouTubie, zostawić lajka. Jeżeli właśnie szukacie jakiegoś innego samochodu, a w międzyczasie się trafi, to zawsze wam się na YouTubie pokażę. Wejdźcie też na moją stronę mavkarautomoto.pl lub też na Instagrama mavkarauta. Tam możecie znaleźć zawsze jakieś nowe sztuki. I pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone. Do każdego jest możliwość wykupienia gwarancji do roku czasu. Oraz jeżeli nie macie tego auta sobie dotransportować do domu, chętnie w rozsądnych pieniądzach mogę wam go dostarczyć. To by było na tyle. Pozdrawiam. Hej.